wszyscy jest okej? Okay? Mam równo krawat, bo nie ma nigdzie lustra. No kostka czy coś. Jest, jest. No tak. Nie mogę teraz grać. Dzień dobry. Tylko my musimy w tym studiu festiwalowym zapowiedzieć na żywo, dobrze? Dobra. Czyli jak będzie najlepiej, żebyśmy z tyłu po tej zapowiedzi? No przed koncertem. Wiem. Będziesz mój telefon miał, tak? Dobra. Tutaj, tak? Ale mam suche czoło, no co? Budę powinnaś mieć, tak naprawdę. W niedzielę też nie miałem, jakby nie było. Panie Maciu, proszę coś powiedzieć. Mówię coś do mikrofonu. Mówi i mówię, a i tak nie wiadomo, co słychać. No. Ale nie w pierwszym wejściu. W pierwszym wejściu jestem sam, a w dwóch następnych zmiewę dwójkę, tak. Raz, dwa, raz, dwa. Takie światło zrobimy, że się błyszczy. Co ja się zrobię, no. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa serdecznie w sali Wielkiej Ratusza we Wrocławiu na kolejnym wydarzeniu muzycznym 29. Festiwalu Maj z muzyką dawną. Oczywiście jest to edycja jesienna tegoż festiwalu. Szanowni Państwo, dzisiaj w naszym studiu festiwalowym będziemy rozmawiali między innymi z Tomaszem Dobrzańskim i Jackiem Kowalskim na temat dzisiejszego koncertu, dzisiejszego programu tegoż koncertu, ale nim to nastąpi, chciałbym Państwu przypomnieć, co nas jeszcze czeka na festiwalu Maj z muzyką dawną. Proszę Państwa, w najbliższą niedzielę na festiwalu odbędą się dwa koncerty. Jeden koncert odbędzie się też w ratuszu we Wrocławiu o godzinie 19:00. Wystąpi włoski zespół Sezione Aurea, zespół, który przyjedzie do nas z Bolonii, z solistką, która współpracuje z tym zespołem, która też działa we Włoszech, Joanną Klisowską. Zespół ten wykona dla Państwa program zatytułowany Wenecja i Melancholia. Będą to oczywiście utwory związane z muzyką włoską, muzyką doby baroku, ale co najważniejsze, będą to utwory kompozytorów, którzy tworzyli i byli związani właśnie z Wenecją.
Tego samego dnia, ale na terenie Dolnego Śląska, w Pałacu Pakoszów, o godzinie 17, czyli trochę wcześniej, odbędzie się koncert zespołu trio barokowego i też, proszę Państwa, materiał związany z muzyką włoską, tytuł koncertu Motivo Italiano. Będą to utwory wczesnego baroku, między innymi Monteverdiego czy Scarlattiego. Oczywiście to trio barokowe wystąpi w Pakoszowie w składzie na klawesynie, na violi da gamba oraz będzie śpiewał baryton. Proszę Państwa, natomiast w sobotę, czyli jutro, na zamku na Skale o godzinie 20 również będzie można usłyszeć. Zamek na Skale to jest zamek w Trzebieszowicach, niedaleko Lądka Zdroju. Będzie można usłyszeć też to trio barokowe z tym materiałem włoskim właśnie zatytułowanym Motivo Italiano i ten koncert o 20 na wspomnianym zamku na Skale. I proszę Państwa, i tymi trzema koncertami w ten weekend jakby zamykamy edycję wrocławską festiwalu. Natomiast zachęcam Państwa jeszcze do uczestnictwa w koncertach na terenie Dolnego Śląska od 8 do 11 października. Odbędzie się jeszcze 5 koncertów festiwalowych. I tak, proszę Państwa, 8 i 8 października w Kłodzkim Ośrodku Kultury o godzinie 18 i 10 października w sobotę o godzinie 20 właśnie na zamku na Skale zagra dla Państwa zespół, który nazywa się Piąta Pora Roku, znakomity zespół jazzowy Zbigniewa Lewandowskiego. Tak, dobrze Państwo słyszą, że zespół jazzowy, gdyż razem z Januszem Nikielem, który zagra dla Państwa na skrzypcach, wykonają wszystkie 4 pory roku Vivaldiego, czyli wszystkie 4 koncerty z tego cyklu. Partię klasyczną, tak jak napisał to Vivaldi, będzie grał na skrzypcach Janusz Nikiel, natomiast zamiast orkiestry smyczkowej w aranżacji jazzowej tą partię wykona zespół Zbigniewa Lewandowskiego pod nazwą właśnie, tak jak wspominałem, zespół Piąta Pora Roku. I to jest 8-10 października na festiwalu, natomiast 9 i 11 października, czyli w piątek i w niedzielę, zapraszamy na koncerty o godzinie 19.30 w Kościele Miłosierdzia Bożego w Kudowie Zdroju. Wystąpi zespół Rocca al Fusa i Dominik Dębiński z jakże programem na czasie Muzyka Pielgrzymów czasów epidemii. I z tym programem wystąpi właśnie Rocca al Fusa w Kudowie i 11 w Kościele w Trzebiszowicach oraz w Bazylice Wambierzyckiej o godzinie 19. I te koncerty zamkną 29. edycję Maja z muzyką dawną. Przypomnę, edycję jesienną, to przesunięcie festiwalu jest oczywiście spowodowane tą wielomiesięczną już epidemią COVID-u. Na wszystkie te koncerty, o których Państwu wspominałem, wstęp jest wolny, także serdecznie zapraszamy na wydarzenia festiwalowe. Tutaj chciałbym jeszcze wspomnieć Państwu, że nasi artyści grają oczywiście na kopiach dawnych instrumentów, zarówno zespół Rocca al Fusa, jak i trio barokowe, jak i także nasi goście, czyli Sezione Aurea z Włoch, również to są muzycy grający na kopiach instrumentów dawnych. Zapraszamy na nasze wydarzenia festiwalowe. Dzisiaj, proszę Państwa, w ratuszu o godzinie 19 we wrocławskim ratuszu będziemy mogli usłyszeć koncert w wykonaniu Jacka Kowalskiego i Klubu Świętego Ludwika. Koncert zatytułowany Pieśń Lwowych Wandejczyków od pól bitewnych po romantyczny salon. I teraz zapraszam Państwa na krótki cytat z koncertu Jacka Kowalskiego z innych edycji festiwalu, na których Jacek Kowalski występował. A po tym fragmencie muzycznym zapraszam Państwa na rozmowę z Tomaszem Dobrzańskim, muzykiem, szefem zespołu Ars Cantus, ale też właśnie członkiem Klubu Świętego Ludwika. Tomek Dobrzański sprawuje kierownictwo muzyczne w tym zespole. Będziemy z Tomaszem rozmawiali o dzisiejszym koncercie, o dzisiejszym programie. Zapraszamy.
marsz, marsz, me serce pobudkę biją. Strzelaj modlitwy, a chwal Maryją, bo u Maryi jesteś w komendzie. Nad nią mocniejszej mieć świat nie będzie. Bo u Maryi jesteś w komendzie. Nad nią mocniejszej mieć świat nie będzie. Felgradron biją, stawaj do tropu, żadnemu pani nie da urlopu. Masz urlop życia, nie wiesz jak długo, bądźże tej pannie na wieki sługą. Masz urlop życia, nie wiesz jak długo, bądźże tej pannie na wieki sługą. Stań do parolu, odbierz go śmiało, aby na wieki w twem sercu trwało. Parol jest Jezus, hasło Maryja, niech im twe serce na wieki sprzyja. Parol jest Jezus, hasło Maryja, niech im twe serce na wieki sprzyja. A przy ostatnim życia momencie wybrańcem panny bądź w regimencie. I żebyś poszedł za przejtem swojem z błogosławieństwem Maryi twojem. I żebyś poszedł za przejtem swojem z błogosławieństwem Maryi twojem. Witamy Państwa ponownie w studiu festiwalowym 29. Festiwalu Maj z muzyką dawną, edycja jesienna. Ze mną nasz gość Tomasz Dobrzański, kierownik artystyczny zespołu Klub Świętego Ludwika, czyli zespołu, którym dzisiaj będzie występował Jacek Kowalski, ale także szef zespołu muzyki dawniej Ars Cantus i dyrektor artystyczny festiwalu, również zaprzyjaźnionego z nami, można tak powiedzieć, też festiwalu muzyki, w pewnym sensie muzyki dawnej, Forum Muzikum. Tomku, powiedz nam, bo jesteś też instrumentalistą, multiinstrumentalistą, można tak powiedzieć. Skąd ta twoja pasja związana z instrumentami dawnymi i jakby ukierunkowana na tą muzykę dawną? Cóż, no nie jest to takie łatwe pytanie, żeby odpowiedzieć szybko na to, ale ogólnie można powiedzieć, że muzyka dawna jest niezwykle, no, bogatą sferą działalności artystycznej. Tu oczywiście wchodzą w grę no, nie tylko epoki poszczególne, ale także style. Każdy z tych stylów, z tych epok wykorzystywał swoiste sposoby, prawda, wykonywania muzyki, no i oczywiście instrumentarium. A ponieważ akurat moje zainteresowania no, krążą po tych wszystkich właśnie epokach, więc potrzebuję tych instrumentów mnóstwo. Także zacząłem też w pewnym momencie sam te instrumenty budować, ponieważ no to też się wiąże z pewną no jakąś tam koncepcją, którą każdy z wykonawców muzyki dawnej jakoś sobie konstruuje, ponieważ oczywiście my nie wykonujemy żadnych rekonstrukcji historycznych, tylko gramy muzykę tę, która dziś rozumiewa muzykę naszą, współczesną można powiedzieć, aczkolwiek opartą na tym, co jesteśmy w stanie dowiedzieć się o dawnych epokach i potem to wykorzystać do naszych kreacji artystycznych. To przybliż nam dzisiaj tą sprawę jakby części instrumentalnej dzisiejszego koncertu, jakie tu instrumenty będą grały i ten program o tych pieśniach Wandejczyków, to są między innymi twoje opracowania pod twoim kierownictwem muzycznym. Tak, tak, tak. No, oczywiście Jacek stworzył tę koncepcję taką, można powiedzieć, ogólną, tą właśnie literacką koncepcję tego programu. Ja się zająłem opracowaniem muzycznym. I tu trzeba powiedzieć, że to nie jest stricte muzyka dawna, ponieważ nawet nie jesteśmy w stanie prawdopodobnie określić, jak też ci Wandejczycy sobie tam muzykowali. Jest to w pewnym sensie taka kreacja oparta na różnych środkach wykorzystywanych w muzyce dawnej, no i też różnym instrumentarium. Właściwie chodziło nam o to, żeby pewne afekty, pewne uczucia tutaj podkreślić, korzystając z bogatej palety różnych instrumentów i też różnych technik, które się na tych instrumentach stosuje.
A jeśli chodzi o to, jakie konkretnie te instrumenty właśnie zabrzmią, no jest ich sporo. Na płycie jeszcze, którą nagraliśmy, jest ich jeszcze więcej. To oczywiście ze specyfiką koncertu jest związane, że musieliśmy troszeczkę tę paletę ograniczyć, aczkolwiek i tak będzie tych brzmień dosyta na pewno. Cóż, są to instrumenty takie jak lutnia, która oczywiście, no, oczywiście jest takim emblematycznym instrumentem muzyki dawnej, także fidel. Tutaj powiedzmy skorzystaliśmy z każdej grupy instrumentów, i smyczkowe, i szarpane, no i oczywiście instrumenty dęte. Jest ich tutaj kilka, ja sam niektóre też zbudowałem. Też takie dosyć ciekawe, mało znane, ponieważ będzie na przykład tu taki instrument, nazywa się dusen po francusku. Jest to instrument strojkowy, który ma takie delikatne, można powiedzieć, rzewne brzmienie, ale też na przykład sordun, to jest moja ostatnia, niedawna, no, korzystając z koronaferii troszkę, prawda, podziałałem i zbudowałem taki instrument, który nazywa się sordun. Jest to instrument mało znany dzisiaj, renesansowy instrument, który tak ogólnie mówiąc ma dwa równoległe kanały, także jest krótki, a jednocześnie długi i potrafi grać bardzo nisko. Ale mówiłem tutaj parę dni temu w naszym studiu festiwalowym, że ta muzyka dawna to jest tak barok, no powiedzmy wczesny klasycyzm. Ten program jest z końca, z przełomu XVII-XVIII wieku, prawda? XVIII-XIX, ale tak. Chyba tu się nie pomylę, że na tym przełomie, o którym mówimy, jeszcze często grano na instrumentach, których właśnie pochodzenie było z późnego renesansu, baroku. One były zwłaszcza właśnie też w tej muzyce dawnej, ludowej, długo przetrwały i były wykorzystywane. Tak, oczywiście, no, nasz podział tej muzyki, historii muzyki na epoki wyznaczone jakimiś datami, no jest tylko takim uproszczeniem, umowy, prawda, tak? Jak najbardziej. Poza tym też trzeba powiedzieć, że w ogóle dawna muzyka, to znaczy dawny, świat dawnej muzyki ma mnóstwo przejawów takich właśnie regionalnych, prawda, że to, co my zwykle dowiadujemy się z książek, prawda, no to są tylko, że tak powiem, mainstream, tak, a właśnie najciekawsze są przejawy takie właśnie regionalne, nawet takie bym powiedział zaściankowe też. Ja się bardzo takimi właśnie interesuję i też właśnie wszystko, co robię, to jest właśnie poszukiwanie tych ciekawostek właśnie spoza głównych nurtów. Proszę Państwa, Tomasz Dobrzański, szef artystyczny, tak, muzyczny Klubu Świętego Ludwika i zespołu Ars Cantus. Dzisiaj będziemy mogli Tomasza usłyszeć w koncercie właśnie z udziałem Jacka Kowalskiego i Klubem Świętego Ludwika. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
nie obchodzą ni honor, ni Bóg. Mówią, cóż pocznie tu małżonka ma, gdzieżbym przyjaciół mych opuścić mógł. Takich szaleństwo zupełne osiemiela, wszak jednego mamy tu przyjaciela, który za nas krzyż na Golgotę. Proszę Państwa, z nami w naszym studio festiwalu Maj z muzyką dawną Jacek Kowalski. Kłaniam się nisko. Proszę Państwa, Jacek Kowalski, pieśniarz, artysta, historyk sztuki, tłumacz tekstów, można powiedzieć rezydent naszego festiwalu. Jacek Kowalski na naszym festiwalu zespołem Klub Świętego Ludwika. Wykonał sam jest 10 znakomitych programów, również premierowych. I taki też premierowy program przywiozłeś nam na festiwal w tym roku. Tak jest. Taki premierowy program, to są Pieśni Wolnych Wandajczyków, jednocześnie ma to kilka innych tytułów, jest to premiera. Miała to być także premiera książki i płyty, są one w drodze. Płyty się wytłoczyły, ale nie dojechały na dzisiaj, to jest okładka śpiewnika do tej płyty, bo to jest rzeczywiście śpiewniczek wandejski, no i szułański. Pomysł był taki, żeby wybrać z pieśni tego katolickiego powstania, w ogóle niezwykłego wydarzenia historycznego, które miało miejsce we Francji, w zachodniej Francji w roku 1793 i następnym, wybrać takie pieśni, które czyli mogłyby opowiedzieć w czasie rewolucji. To jest powstanie przeciwko rewolucji z pewnych motywów oczywiście, o których tu nie będziemy szeroko, znaczy będziemy opowiadać, ale dopiero na koncercie w skrócie. Natomiast tu powiem o czym innym, że jest to niezwykle ciekawy materiał, który należy tak i częściowo do muzyki dawnej, jak i można rzec no, do ludowej, a zarazem do muzyki częściowo i romantycznej, a nawet do kabareciarskiej, bardzo dobrej klasyki początku XX wieku. To będą dwie piosenki tylko z tej ostatniej dziedziny. Ponieważ ten nurt kultywowania pamięci o Wandei no jest we Francji niezwykle szeroki i bardzo się trzyma, choć jak zajrzymy do historii kultury francuskiej, to często w ogóle Wandea jest pomijana. Natomiast to jest do dziś bardzo no, ważny i ciekawy bardzo prąd w kulturze francuskiej. A co możemy znaleźć w pieśniach samych? No po pierwsze atmosferę, którą śmiem twierdzić, wykorzystuje także twórca Hobbita i wykorzystuje twórca Narni, czyli śpiewających elfów. Takie sceny się tam po prostu pojawiają, a zatem śpiewający bretońscy bardowie, którzy po celtycku wykonują swoje pieśni. Te pieśni mamy, to są pieśni ludowe. Pieśni w duchu najlepszej francuskiej piosenki XVIII-wiecznej i frywolnej, i bardzo takiej pobożnej, chciałoby się powiedzieć, drugie skrzydło pieśni naszych konfederatów barskich. A potem są pieśni, no, które moglibyśmy porównać też do naszych historyzujących pieśni. To nie jest to samo, to jest zupełnie coś innego, ale zjawisko jest podobne. Mianowicie w ciągu XIX wieku powstają pieśni o Wandejczykach. Kilka takich wykonamy, bo one niekiedy wprost uchodzą za stare. Tak. Jednym z tych podtytułów do koncertu był, znaczy podtytuł do koncertu mówi o tym, że śpiewamy pieśni między polem bitewnym, są tu takie, które brzmiały wtedy, i romantycznym salonem. No bo te ludowe pieśni, one rozbrzmiały mniej więcej w tym samym czasie we Francji, powtórnie, na salonach, kiedy u nas zaczęły na salonach wybrzmiewać pieśni ludowe w opracowaniu Oskara Kolberga. Bretoński Oskar Kolberg, czyli wicehrabia Ersar de Villemarqué, on upowszechnił, zrobił sensację takim tomem pieśni bretońskich, które założył, oryginale załączył i przełożył. U nas Lucjan Siemiński zajmował się też, częściowo przełożył ten zbiór. Ja przełożyłem tak, żeby można go było częściowo zaśpiewać. No i to są fascynujące teksty. Znaczy są tam pieśni o królu Arturze, prawda, celtyckie, takie ponurzone w celtyckiej tradycji, ale także te, które opowiadają właśnie o tym niesłychanym konflikcie podczas rewolucji, o którym zresztą pisali Aleksander Dumas, Victor Hugo, Balzac. To jest klasyka francuskiej literatury. No a w jej tle są właśnie te pieśni i muzyka. I widziałem, że Tomasz przed chwilą mówił o trwającej
tradycji muzycznej, no wśród tych pieśni z końca XVIII wieku są takie, przynajmniej dwie mamy takie w repertuarze, które mają po prostu renesansowy charakter. To są melodie, tak jakby ktoś napisał w wieku XVI. W jednym przypadku to jest na pewno melodia wieku XVI, przetworzona w wieku XVIII z nowym, dorobionym tekstem częściowo. No a jedna, która nie wiadomo, czy powstała po prostu dlatego, że tradycja taka trwała i w tym stylu napisano ją, czy ktoś ją ułożył. Dodam, że często ci ludowi bardowie byli to adepci na przykład no, seminarium duchownego, którzy wskutek rewolucji nie mogli ukończyć go, wrócili na łono rodzinne do wiosek bretońskich i tam stali się właśnie takimi bardami, przywódcami. No niezwykle ciekawe zjawisko. No i twoje znakomite tłumaczenia na język polski, no, wręcz literackie, które powodują, że te twoje programy, tak jak ten program o Wandeńczykach, staje się bardzo czytelny i bliski naszej publiczności, ponieważ mogą to wszystko poznać w języku polskim. No, mam nadzieję, że przepowiadasz przyszłość. Dziękuję awansem za ten komplement. No, będzie to prapremierowe wykonanie wszystkich tych przekładów, choć rzeczywiście zapowiadając ten program w internecie wielokrotnie fragmenty też prezentowałem. No, mogę zaprezentować śpiewniczek, bo śpiewniczek już jest, w tym śpiewniczku będzie płyta i do tego jeszcze jest książka, która w tej chwili się składa, ale płyta i śpiewnik jest, no miały być dziś tutaj z nami, są jeszcze w drodze, więc będą właściwie za chwilę do kupienia w wydawnictwie Dębogóra i Fundacji Świętego Benedykta, to jest wydawca, zapraszam na moją stronę i na stronę wydawcy, bo to jest premiera tego właśnie programu z tą płytą, a płytę może trzeba się zaopatrzyć w nią, jeśli ktoś chce, no w internecie. Nic straconego, link jest, można, myślę, że zamówienia już składać. Natomiast przyznaję, że to była dla mnie wielka przygoda, zamierzałem zawsze ten materiał przetłumaczyć, zresztą wykonaliśmy tutaj też jeden, nie wiem czy nie premierowy koncert, to się nazywało Otruta Markiza, to było tak wiele lat temu i tam dwie pieśni z tego zestawu wówczas już przetłumaczyłem, bo bo one należą do takich klasycznych ballad francuskich i to w tym zestawie klasycznym się wówczas znalazło. No a ja jeszcze na dodatek mogę tylko powiedzieć, że chciałbym podziękować przy okazji duszpasterstwu Maciejówka, bo tam żeśmy nagrywali płytę, to jest niedaleko stąd. Tak. I moim gospodarzom francuskim sprzed lat, chyba 20 kilku lat, byłem w Brytanii i spotkałem starego Szuana, który wykopał w swojej stodole karabin. Ja sobie mogłem z tym karabinem siąść przy stole, pić wino i nazywaliśmy go rzeczywiście, naszego gospodarza, starym Szuanem. No, to trochę też dedykacja jego pamięci, bo dużo mi dała ta wizyta w Brytanii u starych Szuanów państwa Gurmelenów. Proszę Państwa, Jacek Kowalski z nami w studiu festiwalowym. Już za chwilę koncert Jacek Kowalski, Klub Świętego Ludwika z programem Pieśni Wolnych Wandeńczyków, od pól bitewnych po romantyczny salon. Dzisiaj w Ratuszu Wrocławskim. Zapraszamy też do oglądania i w Ratuszu na żywo, ale także na Facebooku Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, a także na YouTubie OKiS-u. Zapraszamy. Kłaniamy się nisko. Król, trzymając rumaka w ręku, daje zlecenie podkanclerzemu Królestwa Polskiego Mikołajowi Trąbie i każe mu iść ze wszystkimi duchownymi i pisarzami oraz pozostałym, nie biorącym udziału w bitwie i bezużytecznym w walce tłumem kapłanów i pisarzy do taboru. I już podkanclerzy Królestwa Polskiego Mikołaj, który zamierzał udać się z kapłanami i pisarzami do obozu królewskiego i do taboru, wśród potoku łez znikał z oczu króla, kiedy jeden z pisarzy podszepnął mu, żeby się chwilkę zatrzymał i czekał na starcie się w walce tak potężnych wojsk, bo to przecie rzadkie zaiste widowisko, którego nigdy później nie miano oglądać. Podkanclerzy Mikołaj, ulegając jego słowom, zatrzymuje się i zwraca oczy i twarz na walczące szeregi. A kiedy szeregi się tak zwarły, nie można było odróżnić tchórza od odważnego, dzielnego od opieszałego, bo jedni i drudzy przywarli do siebie jakby w jakimś splocie.
kiedy rumaki rżały, a pola pod rumakami jęczały, król nakazał, ażeby księża i ludzie, którzy nie noszą oręża, opuścili pole, zatem pachole, widząc, że ksiądz kanclerz odejść zamierza, rzecze tak do księdza kanclerza. Stój, zobacz, bitwa zaczęta, podobnej najstarszy człowiek nie pamięta, podobnej jeszcze nie widział świat. Stój, zobacz, rzecz niepojęta, podobność na wieki ją zapamięta, na wieki wieków i lata lat. Kiedy dwie tłumów ściany zwarły się jakoby dwa oceany i zawiśli jakoby w chmurze, zarówno bohaterowie jak tchórze, w jednej będąc toni, a łoskot broni pośrodku błoni bez zmysły uderzył, tak pomyślał ksiądz pod kancelerzy. O, dzięki wszechmocny Boże, że oto sługa twój zobaczyć może to, czego jeszcze nie widział świat. O Boże, po takim boju daj słudze twemu odpocząć w pokoju, gdy wypełniło się brzemię lat. Kiedy walna nawała, walną chorągą krakowską zachwiała, ta zaś padła, za czym nastała, około chorągwi walka zajadła i śród kurzu trwała, na co patrzała, rzesza, co boskich wyroków nie znała, a nie znając lamentowała. O biada, okrutna chwila, nie wiemy kto wie, a kto się omyla, nędza i trwoga i strach ukrót. O biada, czas się przesila, nie wiemy kiedy się szala przechyla, nie wiemy czego zażąda Bóg. Ratowana mięsem, żelazem, jedwabiem zasłana, odsłoniła okropność swoją obawą, trwogą, nadzieją i boją, dając zakończenie, zatem sumienie, rozwaga, roztropność i zachwycenie, z dusz wyrwały głośne westchnienie. Stój, zobacz, rzecz dokonana, wyrokiem najpotężniejszego pana, on to rzekł, niechaj się stanie tak. Stój, zobacz, rzecz niesłychana, będzie pamiętna i zapamiętana prapokoleniom na wieczny znak. Pierwszy koncert będzie poświęcony muzyce nieco młodszej niż muzyka barokowa na przykład, ale właściwie można rzec, że jest to dla nas już dzisiaj muzyka, w pewnym sensie muzyka dawna, tym bardziej, że będzie wykonywana na kopiach naprawdę dawnych instrumentów, bo nawet niektóre swoje korzenie mają w renesansie. Dzisiaj dla Państwa wystąpi Jacek Kowalski i Klub Świętego Ludwika z programem Pieśni Wolnych Wandyjczyków pomiędzy polem bitwy a romantycznym salonem.
W składzie tego zespołu wystąpią dla Państwa Jacek Kowalski, który zrobił dla Państwa przekłady, będzie śpiewał oraz grał na gitarze podróżnej i opowiadał, czyli toczył dla Państwa tą ścieżkę narracyjną koncertu. Tomasz Dobrzański, który odpowiada za kierownictwo muzyczne koncertu oraz zespołu Klub Świętego Ludwika, a będzie również grał na mandorze, fletach, dudach oraz na szałamai. Wystąpi dla Państwa również Anna Śliwa, która będzie grała na fidelu i poszecie, Jan Kiernicki na lirze korbowej oraz Jacek Muzioł na instrumentach perkusyjnych. Proszę Państwa, ten program składa się z pieśni z Wandei, związane są to pieśni z czasami rewolucji francuskiej, powstaniem katolickim przeciwko właśnie tej rewolucji. Na ten program składają się pieśni z tamtego właśnie okresu, czyli z przełomu XVIII i XIX wieku. I tutaj możemy mówić o tych polach bitewnych, ale także będą to pieśni napisane później, czyli już w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku i właśnie były wykonywane na muzycznych salonach. Stąd drugi człon tytułu koncertu, romantyczny salon. Czyli będą to pieśni, które będą jakby historycznie opowiadały o tamtych wydarzeniach przed kilkudziesięciu lat. Przed Państwem Jacek Kowalski i Klub Świętego Ludwika w programie Pieśni Wolnych Wajdyńczyków. Zapraszamy. Ja proszę Państwa do nastrojenia się. Gilotynka weszła w modę i się utrzymuje w modzie. Zatem gilotynki model stawiam sobie na komodzie. Jej działanie przestudiować trudził będę się w mozole, by się nie skompromitować, kiedy na mnie przyjdzie kolej. Oto wyraz swobody obyczaju, beztroski, brawury, wzniosłej i naiwnej nieostrożności, zarazem rycerskiego entuzjazmu i pogardy śmierci. Wszystko to są cnoty i przywary francuskiej szlachty Ancien Régime. Ludzie ci na pozór, jak pisano, tu cytuję pewnych klasyków, nonszalanccy i rozpustni, i była to prawda, ale jednak obdarzeni byli niezwykłą żywotnością, czego dowiedli, gdy podczas rewolucyjnej burzy spadło na nich zadanie niewykonalne, przeciwstawić się nawale tego, co oni uważali za zbrodnie, myślę, że słusznie, i zadania tego, mimo wszelkie przeciwności, podjęli się, nie mając żadnego doświadczenia. I dali wtedy dowody stoickiego męstwa i odwagi, marząc o idealnym królu Henryku IV. Od tego zaczniemy. Idealny król Henryk IV i to, co jeszcze podczas rewolucji, zanim król został ścięty, ten oczywiście Ludwik XVI, Henryk IV to ten, który był pierwszym Bourbonem na tronie, tym prawdziwym Bourbonem, który chciał, żeby każdy Francuz miał na niedzielę kurę w garnku, wino w butelce i oczywiście nie tylko wino. I to właśnie ku jego czci śpiewano u progu rewolucji i w czasie rewolucji jako wyraz sprzeciwu wobec tego, co robiono z królestwem. Thank you.
niechaj, że żyje król Henryk IV nam. Niechaj, że żyje król Henryk IV nam. Bije i pije za czterech jeden sam i użyje najelegantszej łaski dam. Bije i pije za czterech jeden sam i użyje najelegantszej łaski dam. Rokosze na nic, w rozkoszach chcemy żyć. Przy brzęku szklanic, za wzorem przodków pić. Niech przyjaźń żyje, niech róże żyją, chwała lilijom, za tradycją przodków idź. Niech przyjaźń żyje, niech róże żyją, chwała lilijom, za tradycją przodków idź. Takiej piosenki refrenem chcemy żyć, takiej piosenki refrenem chcemy żyć. Kochać panienki i dobre wino pić, i panienki kochać i dobre wino pić. Kochać panienki i dobre wino pić, i panienki kochać i dobre wino pić. Francuski lud był prosty i pobożny. Przynajmniej na pozór na pewno można było tak powiedzieć. Mieszkańcy miast natomiast w większości byli oświeceni i zdecydowanie mniej pobożni. Rewolucję wszyscy jednak powitali z nadzieją na polepszenie bytu. Był przecież kryzys. Miasto zaakceptowało wszystkie rewolucyjne zmiany. Wieś natomiast bardzo szybko się rozczarowała. Nowe podatki, koszt życia wzrastał. A wkrótce księżom, których wieś bardzo kochała, nakazano zerwać z Rzymem. Rząd wbrew papieżowi utworzył nowe diecezje, wprowadził posady dla księży, którzy musieli składać przysięgę rządowi, wprowadził biskupów wybieranych przez ogół obywateli, a nie przez wiernych, odebrał kościołowi cały majątek, no i zdelegalizował zakony. Wszystko to stało się dość błyskawicznie. Niepokorni kapłani, którzy odmawiali przysięgi na wierność republice i odłączeniu się od Rzymu, trafiali do więzień. Ale w zachodniej Francji, tej, o której teraz mówimy, Wandei i Bretanii, większość tych, którzy się nie pogodzili, kapłanów, z tą rzeczywistością, zeszła do podziemia. Ukryli się na wioskach. I teraz wioski cierpiały rekwizycje, rewizje, rabunki miejskich rewolucyjnych milicji. Wszystko to wzmagało nieufność między wsią i miastem, między rządem a ubogimi wieśniakami. Jeszcze nie arystokracją. Arystokracja jeszcze żyła w strachu, część wyemigrowała. Król tymczasem został zgilotynowany, królestwo zmienione na republikę i wreszcie wszystkiego dopełniła wojna. Wojna, którą republika w imię szerzenia rewolucji wypowiedziała swoim sąsiadom, po kolei wszystkim. Wojna na własne życzenia, ale żeby prowadzić wojnę, trzeba mieć żołnierzy. I oto pierwszy we Francji wielki masowy pobór 300 tysięcy ludzi, przede wszystkim z wiosek, 300 tysięcy ludzi do armii rewolucyjnej, której wieś tej rewolucji, nowego rządu nie akceptowała. Był marzec roku 1793, zachodnia Francja, czyli Bretania i Wandea. O nich tu będzie mowa.
Słuchajcie mnie, młodzieńcy, słuchajcie starcy też, słuchajcie mnie, młodzieńcy, słuchajcie starcy też, słuchajcie mnie, młodzieńcy, słuchajcie starcy też, słuchajcie nowej pieśni, słuchajcie nową pieśń. 14 powołano, 14 z Langonet, 14 powołano, 14 z Langonet. 14 powołano, 14 z Langonet, a 4 z Brezel wioski, a 7 z Fauet. Z parafii Paul 7, podobnie i z Florid, z parafii Paul 7, podobnie i z Florid, z parafii Paul 7, podobnie i z Florid. 9 z Montre wzięto, 19 z Gurin. Widzieli oficerów, jak z kwater swoich szli, widzieli oficerów, jak z kwater swoich szli. Widzieli oficerów, jak z kwater swoich szli, w mundurach lamowanych niciami srebrnymi. Serca oczy żałosne lały łzy, płakały serca oczy żałosne lały łzy, płakały serca oczy żałosne lały łzy. W miasteczku Kale mimo majowe pierwsze dni, rewolucji służyć jest nieprzyjemna rzecz, rewolucji służyć jest nieprzyjemna rzecz, rewolucji służyć jest nieprzyjemna rzecz, a serca Bretończyków od żalu muszą mrzeć. Mówili chłopcy z Gurin, ruszając na ten czas, mówili chłopcy z Gurin, ruszając na ten czas, mówili chłopcy z Gurin, ruszając na ten czas. Przydrożny krzyżu żegnaj, kościele żegnaj nasz, przydrożny krzyżu żegnaj, kościele żegnaj nasz, przydrożny krzyżu żegnaj, kościele żegnaj nasz, przydrożny krzyżu żegnaj, kościele żegnaj nasz. Idziemy na tę służbę na wiekuisty czas. Wandea, miasteczko Saint-Florent, na wielkiej skarpie nad Loarą. Do dziś można je odwiedzać, zalecam. Losowanie rekruta wyznaczono tam na 10 marca roku 1793. Liczne relacje mówią o tym dniu w Saint-Florent, bo tam stało się to po raz pierwszy. Najpiękniejsza relacja wyszła spod pióra markizy de la Roche-Jacquelin, która nie była tam, ale znała to z opowieści wielu 10 000 ludzi, bo powtarzano ją później wielokrotnie. Młodzi ludzie przybywali do tego miasteczka, żeby wziąć udział w losowaniu rekruta, ale z mocnym postanowieniem, żeby mu się przeciwstawić. Trafili przed armatę postawioną przed urzędem i tłum rzucił się na nią. Kiedy tłum rzucił się na armatę, żandarmi uciekli. Siedzibę urzędu splądrowano, wszystkie dokumenty, które tam się znajdowały, spalono, kasę podzielono między siebie i wtedy wszyscy ruszyli do miasteczka na wino. Wprawieni w doskonały nastrój powrócili do okolicznych wsi, nie bardzo zdając sobie sprawę z tego, co uczynili. W niedalekiej wsi Pain-en-Morge mieszkał Jakub Catelino. Niezamożny gospodarz, przez wszystkich szanowany, człowiek pobożny, znany w okolicy, ojciec 5 dzieci. Właśnie wyrabiał w domu ciasto na chleb, kiedy zobaczył znajomych młodzieńców powracających z Saint-Florent i dowiedział się, co się stało. Żona prosiła, aby nie reagował, ale on nie słuchał jej i otarłszy dłonie z ciasta, wdział ubranie, po czym rozkazał, żeby uderzyć w dzwon na trwogę. W ciągu niewielu chwil jego oddział liczył 200 ludzi, a w czerwcu chłop Jakub Catelino stanął na czele niespełna 100-tysięcznej już armii katolickiej i królewskiej jako jej pierwszy generalissimus.
będzie wojna we francuskim kraju, kiedy ludzie nie odmienią złego obyczaju. Wszyscy dobrzy chrześcijanie, uderzajcie śmiele, bo nam Pan Bóg dopomoże na nieprzyjaciele. Czyli żeś, oraczu, zdolny znosić te uciski, jakie tobie wyrządzają rewolucjonisty? Już od 1919 roku cierpiałeś szykany, jeśli sobie nie pomożesz, będziesz zrujnowany. Będzie wojna we francuskim kraju, kiedy ludzie nie odmienią złego obyczaju. Wszyscy dobrzy chrześcijanie, uderzajcie śmiele, bo nam Pan Bóg dopomoże na nieprzyjaciele. Zwyciężymy, zwyciężymy i po życia kraniec. Każdy będzie ile wola mógł mówić różaniec. Każdy po Bożemu będzie żywot pędził święty i każdemu przede śmiercią da ksiądz sakramenty. Będzie wojna we francuskim kraju, kiedy ludzie nie odmienią złego obyczaju. Wszyscy dobrzy chrześcijanie, uderzajcie śmiele, bo nam Pan Bóg dopomoże na nieprzyjaciele. Wy przykłady z naszych chłopców walecznych odnoście, co do boju śmiertelnego ruszają radośnie. Wiwat król, religia, wiwat! Wołają ognisto, tym ochoczej im pobliżej rewolucjonistów. Będzie wojna we francuskim kraju, kiedy ludzie nie odmienią złego obyczaju. Wszyscy dobrzy chrześcijanie, uderzajcie śmiele, bo nam Pan Bóg dopomoże na nieprzyjaciele. Przeszliśmy do Brytanii. Tam do walki ruszyli wiejscy partyzanci, szułani. Oprawili kosy na sztorc, chwycili za widły, zamieścili pskie strzelby i za różańce. Przypięli do kurtek znak Najświętszego Serca Pana Jezusa i ruszyli na republikańską milicję. Ruszyli na miasta, żądając wolności religii i przywrócenia monarchii. Cytuję opis. Nie podlegali żadnej dyscyplinie militarnej, nie maszerowali w szeregu, nie nosili mundurów. Trzymali się zwyczajnego w ich stronach ubioru. Na głowach nosili obszerne czapki z czerwonego albo brązowego sukna. Niektórzy zaś kapelusze z szerokim rondem. Długie włosy ich opadały w nieładzie na ramiona. Krótkie spodnie, luźne w kolanach, dawały swobodę stopom. Skórzane getry chroniły nogi przed szorstkością haszty i krzewów janowca. Ocienie z koziej skóry noszone włosiem na wierzch nadawało im pozór dziki i surowy. Najpierwszą bitwę proszę was, najpierwszą bitwę proszę was. Oglądał kamoryjski las. Szułani, 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 szułani z Morbihan. Niechaj żyją nam, niechaj żyją nam, szułani, szułani z Morbihan. Pośrodku kamoryjskich dróg, pośrodku kamoryjskich dróg, rośnie wysoki stary Bóg. Szułani, 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 szułani z Morbihan. Niechaj żyją nam, niechaj żyją nam, szułani.
szuani z Morbihan. Tournelen wiódł żołnierzy tam, Tournelen wiódł żołnierzy tam, a żeby w kaszę napluć nam. Szuani z Morbihan. Niechaj żyją nam, niechaj żyją nam, szuani z Morbihan. Tam, kiedy grzmiał zastrzałem strzał, tam, kiedy grzmiał zastrzałem strzał, nie jeden mokre portki miał. Szuani z Morbihan. Niechaj żyją nam, niechaj żyją nam, szuani z Morbihan. Żołnierze poszli won, kiedy żołnierze poszli won, kadudal rzekł we wzniosły ton. Szuani z Morbihan. Niechaj żyją nam, niechaj żyją nam, szuani z Morbihan. Przy Bożym prawie trzeba stać, przy Bożym prawie trzeba stać, za wiarę choćby gardło dać. Szuani z Morbihan. Niechaj żyją nam, niechaj żyją nam, szuani z Morbihan. Za wiarę zginąć Boże daj, za wiarę zginąć Boże daj, będziemy oglądali raj. Vive les chouans, vive les chouans du Morbihan. Vive les chouans, vive les chouans du Morbihan. Z Hałwiejskich idziemy teraz do wandyjskich pałaców, tych nielicznych, w których jeszcze mieszkała szlachta. Bardzo często ta, która uciekła z Paryża, bo myślała, że na wsi będzie spokojnie. Tymczasem jednak na wsi nie było spokojnie, a rząd natychmiast zażądał, żeby wszyscy, którzy mają taką możliwość, a ci mieli taką możliwość i obowiązek, natychmiast ruszyli do broni, wzięli broń i ruszyli do boju przeciwko powstańcom, w obronie republiki, w obronie rewolucji. I oto pisze ta sama markiza de la Roche-Jacquelin, kuzynka wielkiego przyszłego wodza, na razie jeszcze nie, Henryka de la Roche-Jacquelin. Zebraliśmy się całą rodziną i domownikami, aby podjąć jakąś decyzję. Co robić? Mamy ruszyć przeciw powstańcom? Mój kuzyn, który był obarczony tym obowiązkiem, Henryk de la Roche-Jacquelin, jako najmłodszy z nas, przemówił jako pierwszy. Oświadczył żywo, że raczej zginie, niż miałby obrócić broń przeciwko wieśniakom, którzy ruszyli w obronie króla i wiary. Wszyscy byli tego samego zdania. Moja matka, już bardzo starsza wtedy, rzekła: panowie, wszyscy uważacie podobnie. Raczej śmierć niż hańba. To mi się podoba. I oto cośmy uradzili. Powiedziała to krótko i zwięźle, po czym dodała, siadając w fotelu: a więc czyżby pora umierać? Mamy tylko jedno życie, jeden honor dany nam.
to będziemy w jego świcie wiecznej szczęśliwości bram, wiecznej szczęśliwości bram. Niechaj cnoty tej pochodnią płoną żagwie naszych dusz. Nigdy, nigdy pakt ze zbrodnią, którą trzeba zmiażdżyć już. Mamy tylko jedno życie, jeden honor dany nam. To będziemy w jego świcie prawej szczęśliwości bram, prawej szczęśliwości bram. Bronić tron i ołtarz jego Bóg zobowiązuje nas. Za krew Henryka IV oddać życie nadszedł czas. Mamy tylko jedno życie, jeden honor dany nam. To będziemy w jego świcie prawej szczęśliwości bram, prawej szczęśliwości bram. Już ojczyzny bohatery do niebieskich doszli bram. Bontszamp, Leskir, Laruery z niebios patrząc mówią nam: macie tylko jedno życie, jeden honor dany wam. To będziecie w jego świcie wiecznej szczęśliwości bram, wiecznej szczęśliwości bram. Padli w cnotach doskonali La Roche, Delbe, de Piron. Myśmy żywi tu zostali, ażeby ich pomścić zgon. Mamy tylko jedno życie, jeden honor dany nam. To będziemy w jego świcie prawej szczęśliwości bram, prawej szczęśliwości bram. Gdy ze śmiercią się zmierzymy, to nareszcie na ten czas Boga twarzą w twarz ujrzymy, który błogosławi nas. Mamy tylko jedno życie, jeden honor dany nam. To będziemy w jego świcie prawej szczęśliwości bram, prawej szczęśliwości bram. Bretończycy przykład dali, jak wierności świętej strzec. Obyśmy to doczekali, żeby o nas świat mógł rzec. Mieli tylko jedno życie, jeden honor był im dan. I dobyli w jego świcie prawej szczęśliwości bram, prawej szczęśliwości bram. Nazajutrz na dziedziniec pałacu pana de la Roche-Jacquelin przybył tłum chłopów. Przybyli oni z okolicznych parafii. Było ich kilka tysięcy. Nie mieli żadnej innej broni, jak tylko pałki, kosy i widły. Nadto jeszcze ze 200 myśliwskich strzelb, ale wszystkie w złym stanie. Markis stanął przed nimi i przemówił w te słowa. Przyjaciele, gdyby mój stary ojciec był tutaj, z pewnością w nim pokładalibyście zaufanie. Co do mnie, jestem ledwie młodzieńcem. Postaram się jednak dowieść moją odwagą,
że godzien jestem wami dowodzić. Jeżeli więc ruszę do boju, idźcie za mną. Jeśli się cofnę, zabijcie mnie. Jeśli zginę, pomścicie mnie. Wandę i do obrony zbrojnych nie zbraknie sił. Republikańskie zagony zetrze na pył. Działowi do alertu, by każdy stał gotowy do koncertu na 1000 dział. My naszej sprawy jużeśmy pewni są. Nieprzyjacielskie tchórze z daleka drwią. My chwałę głosim swoją i sławę swą. Zbrodniarze od nas stronią, z bojaźni drżą. Za republikańską zgrają generał ich kanklo, żeś chrześcijan zamierzają darem niebo. Już raz popróbowali i poszli precz, a myśmy ich pognali daleko wstecz. Pod Nantem bądźcie pewni, ujrzycie niezłą rzecz. Tam chrześcijanie gniewni zaniosą kary miecz. Tam przyjdzie pokaranie za zdrady, krew i żal. Wasz ostateczny taniec, ostatni bal. Francuskie wiedzą kraje, wiadomo wszem, że nowy wódz powstaje z wandyjskich ziem. Niechajże go wysyłowi ta nasza pieśń na panu Charetowi sławę i cześć. Król go poważa mile, bo wielkiej to sławy pan. Rewolucyjnej sile postawił się sam na sam. Już pełno o nim huku i wzdłuż i wszerz, i na paryskim bruku i w Anglii też. Szareta laurycynemi zasłynął czyn, bo on francuskiej ziemi waleczny syn. Popatrzcie tylko sami, jak oddział swój świetnymi chorągwiami prowadzi w bój. Skończyłoby się zgonem chrześcijan wielu set, jeździliby teraz poległ waleczny pan Szaret. Niechaj go Bóg zachowa, ty nam królu żyj, żołnierzu na te słowa śpiewając bij. On zawsze daje rady, on zawsze naprzód prze, a pośród kanonady powiada: dzieci me, wołajmy naprzód, hura, to ja Józef, przelejem za krew króla republikańską krew. Kto te ułożył wiersze, oficer młody ten, z kawaleryjskiej pierwszej odwagą głośnej wszem. Cieszę się, jeśli piosnka poszła wam w smak, niech każdy z oficerów piosenki składa tak. Geografia Wandei wojennej. Loara oddziela Maine i Brytanię na północy od Poitou i Andegaveni na południe, teraz podzielonych na różne departamenty, a mimo że to są podziały rewolucyjne, nazwy departamentów przylgnęły już do tych miejsc i stały się nazwami miejsc kontrrewolucyjnych. Maine, Ille-et-Vilaine, Morbihan na północy, na południu przede wszystkim Wandea, ale także inne departamenty wzdłuż Loary. I oto ta niezwykła geografia, która wybrzmiała w kabarecie paryskim w wieku XIX, w latach 40. i 50., w tej niezwykłej pieśni. Clissończycy. Clisson, tam właśnie miał swój pałac Henryk de la Roche-Jacquelin, o którym żeśmy słyszeli. Montfortczycy, tam nie sięgała Wandea, ale tam byli Szyłani, a z Montfort, niedaleko Rennes, pochodził święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, który w początku wieku XVIII tak niezwykle rozszerzył pobożność wiosek przez swoje misje, wiosek przede wszystkim wandejskich, i stał się ojcem Wandei wojennej, choć pół wieku minęło, ponad pół wieku od chwili, kiedy zmarł, do momentu tego powstania. A wreszcie Ancenińczycy mogli się szczycić, że ich ziomkiem był sam pan Athanase de Charette, pan Charette. Najsławniejszy i najdłużej działający z wielkich wodzów wandejskich, który został rozstrzelany na samym końcu, kiedy już nie miał go kto bronić. I jeszcze wiele innych miejsc niezwykłych, które warte są wspomnienia, nie tylko w tej piosence. Ancenieńczykom pan Charette rzekł tak:
Anceneńczykom pan Szaret rzekł tak: bracia, wszak król wnet podźwignie znów lilii kwiat. Karabin bierz, Grzegorzu, panierkę twoją chorzą i twoją Matkę Bożą. Panowie wiodą nas na kuropatwy w las. Do Loryjczyków pan Szaret rzekł znów. Do Loryjczyków pan Szaret rzekł znów. Szkoda słów, z przyklęku obierajcie cel dla lów. Karabin bierz, Grzegorzu, panierkę twoją chorzą i twoją Matkę Bożą. Panowie wiodą nas na kuropatwy w las. A Montforczykom pan Szaret dał znać, a Montforczykom pan Szaret dał znać. Macie prać, a za królewski sztandar życie dać. Karabin bierz, Grzegorzu, manierkę twoją chorzą i twoją Matkę Bożą. Panowie wiodą nas na kuropatwy w las. A Klisończykom pan Szaret znać dał, a Klisończykom pan Szaret znać dał. Ogień dział, lepszy od skrzypków tańce będzie grał. Karabin bierz, Grzegorzu, manierkę twoją chorzą i twoją Matkę Bożą. Panowie wiodą nas na kuropatwy w las. Konflantczykom pan Szaret znak swój, dał konflantczykom pan Szaret znak swój. Boże mój, za pióropuszem mym ruszajcie w bój. Karabin bierz, Grzegorzu, manierkę twoją chorzą i twoją Matkę Bożą. Panowie wiodą nas na kuropatwy w las. Dał pan Szaret pióropusz swój na wiatr, dał pan Szaret pióropusz swój na wiatr. Bijmy tak, żeby szłanów nie zapomniał świat. Karabin bierz, Grzegorzu, manierkę twoją chorzą i twoją Matkę Bożą. Panowie wiodą nas, Paryż wyzwolić czas. Nie były to czcze słowa, Paryż wyzwolić czas, dlatego że zwycięstwa Wandejczyków były niepojęte. Kościuszko był wtedy w Paryżu i zastanawiam się, czy nie usłyszał właśnie o tym, co działo się na polach bitew wandejskich z Kosami. Był to rok 1793, on przygotowywał powstanie Polsce. I otóż Paryż mógł być zagrożony. Sam Bonaparte stwierdzał, że po pewnych sukcesach wiosną 1793 roku można było z Wandei poprowadzić uderzenie na Paryż i to skuteczne. Stało się inaczej. W każdym bądź razie te sceny nie były rzadkie. Szaret, dobywszy szabli, zatknął na jej ostrze swój kapelusz ozdobiony białym pióropuszem i rzekł do żołnierzy: przyjaciele, ponieważ mnie porzucacie, idę sam zginąć lub zwyciężyć, za mną, kto mnie kocha. Spiął rumaka ostrogami, a jego wieśniacy ruszyli za nim, wołając: z nami, koledzy, zwycięstwo jest nasze.
Skoro dojrzeli jednak blask bijący z nad republikańskich armat, padli natychmiast na ziemię, ale ledwie kule przeleciały ponad nimi, poderwali się nagle i biegli o parę dziesiąt kroków, tym samym manewrem ubezpieczając się przed rażeniem drugiej i trzeciej salwy. Wreszcie docierali do armat. Dotarli do armat i tam kosami zmasakrowali, rozdzierając na sztuki rażonych zdumieniem kanonierów. Generał Besser, komendant Montaigu, miasteczka całkiem sporej wielkości, ważnego w Wandei, wiedział, że Wandejczycy się zbliżają. Jego oficerowie błagali go o podjęcie jakichś radykalnych działań, ale generał, który siedział przy stole z butelką wina z uporem godnym lepszej sprawy, utrzymywał, że to nie Wandejczycy, że to zbliżają się posiłki z rewolucyjnego Nantes. Aż nagle zagrzmiały wandejskie działa. Wtedy jednak, jak piszą pamiętniki, generał Besser nie miał już pełnej świadomości za sprawą uciech stołu, którym się oddawał. Zdążył jednak w ostatniej chwili przyjść do siebie, aby na czas dosiąść rumaka, zanim nastąpiło straszliwe uderzenie Wandejczyków. Ale nie uciekł przed przeznaczeniem. W Paryżu zgilotynowano go za zdradę, tak jak zresztą wielu innych doskonałych generałów, których oskarżano o zdradę, skoro padli ofiarami wandejskich kos. A teraz Montaigu. To miasto Montaigu cudowne, pełne czci, to miasto Montaigu cudowne, pełne czci. Cudowne, nadobne, zasobne i cne, nasz wódz Szaret je zdobyć chce. Cudowne, nadobne, zasobne i cne, nasz wódz Szaret je zdobyć chce. Szłanów trzech Szaret wyprawił do nich wnet, Szłanów trzech Szaret wyprawił do nich wnet. Posyła nas do was zacny pan Szaret, czy skapitulujecie wnet? Posyła nas do was zacny pan Szaret, czy skapitulujecie wnet? Wracajcie doń co tchu, odpowiadajcie mu! Wracajcie doń co tchu, odpowiadajcie mu! Opowiadajcie mu, żeby wiedział Fryc, nie boimy się nic a nic! Odpowiadajcie mu, żeby wiedział Fryc, nie boimy się nic a nic. Wracali doń co tchu, odpowiadali mu. Wracali doń co tchu, odpowiadali mu. Szarecie, szarecie, oni z ciebie kpią, a nic się nie boją. Szarecie, szarecie, oni z ciebie kpią, a nic się nie boją. Z armaty walić wnet, nakazał pan Szaret. Z armaty walić wnet, nakazał pan Szaret. Z armaty, z armaty, z armaty i już, aż Montaigu obleciał tchórz. Z armaty, z armaty, z armaty i już, aż Montaigu obleciał tchórz. Zacnych pań wołało z murów nań, niemało zacnych pań wołało z murów nań. Szarecie, szarecie, dajże pokój nam, my za to zapłacimy tań. Szarecie, szarecie, dajże pokój nam, my za to zapłacimy dań. Zapytał zacnych pań, jaka to będzie dań? Zapytał zacnych pań, jaka to będzie padań? 1100 skudów zapłacimy wam, a żeby się więcej nie strzelał. 1100 skudów zapłacimy wam, a żebyś więcej nie strzelał. Ach, proszę zacnych pań, na nic nam taka dań. Ach, proszę zacnych pań, na nic nam taka dań. Weźmiemy, weźmiemy miasto wasze wraz i
zegzorcyzmujemy was. Weźmiemy miasto wasze wraz i zegzorcyzmujemy was. Odwagi, dzieci me, dobądźcie miasto cne. Odwagi, dzieci me, dobądźcie miasto cne. Strzelali, rąbali, dobywali i dobyli miasto Montegi. Strzelali, rąbali, dobywali i dobyli miasto Montegi. Chustki z Cholet. To była jedyna rzecz, którą mogła pochwalić się Wandea przed rewolucją. Otóż ich wyrób był prawie przemysłowy. Wiele manufaktur, ale też chyba tysiące nawet gospodarstw domowych wyposażonych w odpowiedni sprzęt, przechodzący z ojca na syna, z syna na wnuka, na których produkowano bawełniane chustki, które w Paryżu sprzedawano nawet jako chińskie. Tak były delikatne. Chustka z Cholet, tradycyjnie raczej czerwonej barwy, należała do zwyczajowego ubioru mieszkańców tego regionu, Dolnego i Górnego Poitou. A Cholet to właściwie stolica Wandei zarazem. Cholet to też miejsce największej bitwy, która zakończyła zwycięski etap kampanii. Te chustki noszono zawinięte wokół szyi, przypięte do koszuli agrafą w kształcie drumli. Wieśniacy nosili je też chętnie wokół pasa, były one bowiem długie i zrolowane, zawinięte jak trzeba, mogły też służyć za wielkie pasy, za które zakładali ładunki karabinowe. Nie lubili bowiem używać zdobycznych ładownic republikańskich, mając je za nieporęczne. Pan de Charette nosił taką chustkę, ale białą, na głowie. Inni oficerowie, ponieważ nie mieli mundurów, zawiązywali takie chustki sobie na ramionach jako znak dystynkcji oficerskich. I tak chustka przeszła do legendy, a w końcu do klasyki kabaretu. Kupiłem ci na twoje święto 3 czerwone chusteczki z Cholet. Każda czerwona jak wisienka, ach, jakie piękne anuleńko, jakie cudowne były te 3 czerwone chusteczki z Cholet. W mą chustkę starą, białą, zmiętą ostrożnie zawinąłem je. Co dzień po walce, nocą ciemną, o tobie marząc, anuleńko, jak w ciebie wpatrywałem się. W te 3 czerwone chusteczki z Cholet. Lecz pan Charette raz na nie zerknął, poprosił i oddałem je. Czoło swe dumne okryły jedną i w najdumniejszy anuleńko pióro pusz zamieniła się ta czerwona chusteczka z Cholet. Drugą przytroczył szablę srebrną, trzecią osłonił serce swe, jakoby tarczą nieulękłą, i odtąd moja anuleńko. Niebiescy na cel brali tę czerwoną chusteczkę z Cholet, lecz na cel brali nadaremno, bo kula ugodziła mnie, który kochałem cię, panienko, już umieram, anuleńko, i już nie ujrzą ciebie te
trzy czerwone chusteczki z szole. Ale tu popatrz, anuleńko, mam chustkę starą zmiętą tę. Posyłam ci na twoje święto, bo tak krwi pełna, anuleńko. Krwi pełna tak, iż rzekłbyś, że to czerwona chusteczka z szole. Po bitwie pod Szole, potem po bitwie pod Saweny, słano do Paryża raporty do Komitetu Ocalenia Publicznego. Nie wszystkie jednak do publicznej wiadomości. Pierwsza połowa tych cytowanych przeze mnie raportów to jednak raporty w miarę oficjalne. Druga połowa to już nieoficjalne. Wandea została pokonana, czytamy. Buntownicy przegrali. Niebiorę jeńców zadrzumiliby naszą armię. Z tymi poglądami nie mają prawa żyć. Chcieli życia królów, niech idą tam, gdzie poszli oni. Wykonując otrzymane rozkazy, zmiażdżyłem dzieci kopytami rumaków i wymordowałem kobiety. Nie będą już rodzić bandytów. Drogi są zasłane trupami. Jest ich tyle, że w wielu miejscach tworzą istne piramidy. W Saweny cały czas trwają egzekucje, bo co chwila pojawiają się nowi bandyci, którzy chcą się poddać i oddać broń. Ale nie bierzemy jeńców. Trzeba by im dawać chleb wolności. A litość nie jest uczuciem rewolucyjnym. Co gorsza, tchórzowie i tchórzliwi wrogowie narodu mieli, jak tutaj powiadają, oszczędzić i wypuścić na wolność 5000 naszych wziętych do niewoli żołnierzy. To prawda. Dowiedziałem się tego bezpośrednio z ust wielu uwolnionych. Niektórzy zdawali się być poruszeni owym niewiarygodnym aktem katolickiej hipokryzji. Tłumaczyłem im jednak i pojęli to, że nie powinni żywić żadnej wdzięczności dla fanatycznych bandytów, ponieważ jednak naród nasz nie wykazuje jeszcze uczuć rewolucyjnych wyższego stopnia, uczynicie mądrze obywatele, nic nie mówiąc nikomu, ani słowa o rzeczy tak niegodnej, jak darowanie życia naszym żołnierzom przez tych fanatycznych bandytów. Ludzie wolni, przyjmujący wolność z rąk niewolników, to nie jest rewolucyjne. Trzeba zapomnieć o tym nieszczęsnym fakcie. Bandyci nie piszą i nie wydają gazet, więc wszystko szybko i tak pójdzie w niepamięć. Oni już idą, huczą działa, chłopcy, a zaliż nie strach wam. Oni już idą, huczą działa, chłopcy, a zaliż nie strach wam. Strach, aby wzgardy nie doznawał Zbawiciel Jezus Chrystus Pan. Strach, aby wzgardy nie doznawał Zbawiciel Jezus Chrystus Pan. Oni zatańczą śród wesela, pijani we krwi waszych ran. Oni zatańczą śród wesela, pijani we krwi waszych ran. Wybawi nas krew, którą przelał Zbawiciel Jezus Chrystus Pan. Wybawi nas krew, którą przelał Zbawiciel Jezus Chrystus Pan. Hańbę zgotują waszym ciałom, honor i chwałę wydrą wam. Hańbę zgotują waszym ciałom, honor i chwałę wydrą wam. Jedyną naszą czcią i chwałą Zbawiciel Jezus Chrystus Pan. Jedyną naszą czcią i chwałą Zbawiciel Jezus Chrystus Pan. Chłopcy, huk armat się natężył, naprzód zwycięstwo dajcie nam.
chłopcy, huk armat się natężył, naprzód zwycięstwo dajcie nam. My zwyciężymy, gdy zwycięży Zbawiciel Jezus Chrystus Pan. My zwyciężymy, gdy zwycięży Zbawiciel Jezus Chrystus Pan. Królestwo czeka wyzwolenia, tron czeka, komuż będzie dan. Królestwo czeka wyzwolenia, tron czeka, komuż będzie dan. Niepłonna żywi nas nadzieja, powróci najjaśniejszy Pan. Niepłonna żywi nas nadzieja, powróci najjaśniejszy Pan. Do boju nas zobowiązuje wiara i przodków święty stan. Do boju nas zobowiązuje wiara i przodków święty stan. Powróci król i zakróluje Zbawiciel Jezus Chrystus Pan. Powróci król i zakróluje Zbawiciel Jezus Chrystus Pan. Bandera padła, ale wtedy podniosła się zdławiona u początku rewolucji Brytania. I tam wieczni partyzanci, szułani, walczyli przez pełne 6 lat. Wicehrabia Ersart de la Villemarqué, brytoński Oskar Kolberg, pisał, co następuje. Pieśń tę przypisuje się pewnemu młodemu góralowi z Kerwlezeku pod Górin, imieniem Glon Arvern. Prześladowanie zmusiło go do porzucenia myśli o wstąpieniu w stan duchowny, popychając w zamian w szeregi obrońców wolności, religii i narodu, szułanów. Był twórcą najpiękniejszych pieśni, krzepiących odwagę jego oddziału. Wiersze te śpiewał sam, idąc w bój. Są one zaś iście godne starych brytońskich bardów, których naśladował i których był współczesnym następcą. Kiedy tylko szułani rozkładali się obozem, uświetniał ich wojenne czuwania opowieściami, albo też prowadził tańce przy ogniskach biwaku. Obszerny dziedziniec zamku Tregaranté nieraz rozbrzmiewał odgłosem jego pieśni. Skoro zaś rozpoczął, nikt w całym domu nie zmrużył oka. Światła zapalały się na nowo i świeciły długo, często aż do świtu. Damy opuszczały swoje łoża i pospieszały do okien, aby go słuchać. Miał piękny głos i niewzruszoną pamięć. Niech starcy i dziewczęta i małe dziatwy rój i wszyscy, co nie mogą za nami ruszyć w bój, co wieczór za szułanów im się położą spać, odmówią jedno zdrowaś i jedno ojcze nasz. Odmówią jedno zdrowaś i jedno ojcze nasz. Szułani dobrzy ludzie i chrześcijanie są, co bronią swe kapłany i ojcowiznę swą. Otwórzcie, gdy do waszych zakołatają bram, a kiedyś dobry Jezus otworzy też i wam. A kiedyś dobry Jezus otworzy też i wam. Raz rano rudy Julek do matki rzecze tak,
za tym peniakiem ruszę, bo ruszać trzeba wszak. Obydwaj bracia twoi precz zanim poszli już, lecz jeździ ruszać trzeba, to w imię Boże rusz. Lecz jeździ ruszać trzeba, to w imię Boże rusz. Ze wszystkiej Brytanii szłani przyszli tam, z Tregiru, Kornwali, najwięcej zaś z wan. Tymczasem od Francji nadeszło onych pór niebieskich 3000 pod katlogeński dwór. Niebieskich 3000 pod katlogeński dwór. Wybiła nam godzina, godzina bije nam, a żeby te żołdaki zobaczyć sam na sam. Odwagi Bretończycy bez niepotrzebnych trwóg, jeżeli diabeł z nimi, to z nami będzie Bóg. Jeżeli diabeł z nimi, to z nami będzie Bóg. Na bitwie Rudy Julek jak stary żołnierz stał, choć inni karabiny, on jeden kostur miał. Różaniec Anny Święty miał też, a kiedy wróg podchodził, tedy wroga kosturem zwalał z nóg. Podchodził wtedy wroga, kosturem zwalał z nóg. Choć kurtę i kapelusz od kul dziurawe miał, choć rude jego włosy skróciła wraża stal, choć z boku otwartego płynęła jasna krew, on walczył, jeszcze walczył, bojowy wznosił śpiew. On walczył, jeszcze walczył, bojowy wznosił śpiew. Straciłem go sprzed oczu, gdym znowu ujrzał go. Pod starym siedział dębem, skłoniwszy głowę, bo tak płakał, 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 płakał i płakał tak, bo na kolanach jego spoczywał tym ten jak, bo na kolanach jego spoczywał tym ten jak. O zwierzchu szłanowie pod dębem zeszli się, i starcy i młodzieńcy odkryli głowy swe. Odnieśliśmy zwycięstwo, zwycięstwo mamy, cóż. Odnieśliśmy zwycięstwo, a jego nie ma już. Odnieśliśmy zwycięstwo, a jego nie ma już. Paryska scena, koniec wieku XIX, niepozorny człowiek, który zrobił karierę na miarę ludzi wielkich i zapisał się w historii Brytanii i paryskiego Montmartru. Théodore Botrel. Le petit Grégoire. Thank you.
Mówi mama: Grzesiu, przebacz, masz 16 lat. Aleś mały, jak pogrzebacz, ruszaj sobie w świat. Idź do miasta, mój ty złoty, albo indziej gdzieś, bo tu na wsi do roboty. Dużo, mój mały, za mały żeś Grześ, taki konus od co jest. Kapitana statku spotkał, majtkiem być bym chciał. Zamustrować noworodka z deklem byłbym miał. Nie żeby ci brakło czego, laluś, jesteś fest, ho, ho, ho. Ale poza tym, kolego, no to po prostu kurdupel żeś Grześ, taki konus od co jest. Do Wersalu z Kornwalii powędrował Grześ, do królewskiej mnie gwardii, panie królu, weź. Wziął się Ludwik król pod boki, śmieje się do łez. W mej gwardii lud wysoki, a ty, mój mały, za mały żeś Grześ, taki konus od co jest. Bretończycy czasu tego kraj bronili swój, więc z Szłanem Janem Grzegorz także ruszył w bój. Kule jego omijały świszcząc, o ty żeś, jaki mały jest ten mały. Dużo za mały na śmierć mały Grześ, taki konus od co jest. Lecz go ugodziła jedna w czoła środek sam, puka dusza Grzesia biedna do niebieskich bram. Święty Pieter zmarszczył czoło, ani mi tu leś. Niebo służy archaniołom, a ty, mój mały, za mały żeś Grześ, taki konus, o co jest. Ale Jezus, posłyszawszy, zaraz Piotra sklął i pod płaszcz swój najłaskawszy Grzesia duszę wziął. I prowadzi ją do chwały, chodź no tutaj Grześ, chodź no tutaj, chodź mój mały, bo do chwały mojej może wleść tylko taki mały jak ten Grześ, taki konus od co jest. Dokoła tej kobiety kul nawałnica wściekła po polu i po zboczu niemiłosiernie siekła. Jean Szuan, wstawszy nagle odważnym, mężnym gestem, zakrzyknął do niebieskich: to ja, Jean Szuan, jestem tu! Na mnie proszę strzelać! Niebiescy odkrzyknęli: to on, to wódz! To słowo cel kulom odmieniło. Nawałą piorunową uderzyły niań teraz i bić poczęły ostro. On stał prosto i wołał do niej: uciekaj, siostro, ratuj siebie. A ona, obłędna, oszalała od lęku, hen do lasu pospiesznie pobieżała. Jak świerk pośród śnieżycy, jak maszt wśród szkwału złego, Jean Szuan stał. Niebiescy mierzyli tylko w niego. Trwał będę, ile trzeba. Uciekaj, siostro miła, abyście jeszcze życiem z rodziną nacieszyła. Z bałdu na świętego Jana, z bałdu na świętego Jana, żandarmeria przyjechała di tu, lan la, ha di ra la di re tu, lan la lan de ri de. Poszukujemy tu Szuana, poszukujemy tu Szuana, Claude'a Tueta i Jean-Jeana Ditu, lan la ha di ra la di re tu, lan la lan de ri de. Ze trzy miesiące przebywały, ze trzy miesiące przebywały, jak my Szuana nie widziały Ditu.
tu, lan la, adira la dire tu, lan la landeride. Kłamacie sami, kłamacie wy, kłamacie sami, Klot Tuet i Jean-Jean są z wami, di tu, lan la, adira la dire tu, lan la landeride. Kiedy Fanusia usłyszała, do dolineczki pobieżała, di tu, lan la, ha di ra la di re tu, lan la lan de ri de. Umiłowany mój uciekaj, umiłowany mój uciekaj, bo San Kiloci niedaleko, di tu, lan la, ha di ra la di re tu, lan la lan de ri de. Fanusiu ma, uciekaj przodem, Fanusiu ma, uciekaj przodem, ja tobie wszystko wynagrodzę, di tu, lan la, ha di ra la di re tu, lan la lan de ri de. Nie postąpiła ani kroku, nie postąpiła ani kroku, a już nosiła kulę w boku, di tu, lan la, ha di ra la di re tu, lan la lan de ri de. Jean-Jean polegnął zakrwawiony, Jean-Jean polegnął zakrwawiony, od drugiej kuli przebodzony, di tu, lan la, ha di ra la di re tu, lan la lan de ri de. Najmilszy mój Jean-Jean nie żyje, najmilszy mój Jean-Jean nie żyje, bo San Kiloci go zabili, tu, lan la, ha di ra la di re tu, lan la lan de ri de. Świętego Jana w tę przygodę, świętego Jana w tę przygodę, Jean-Jean postradał życie młode, di tu, lan la, ha di ra la di re tu, lan la lan de ri de. Jean-Jean nadobny, ukochany, Jean-Jean nadobny, ukochany, w Centurio jest pochowany, di tu, lan la, ha di ra la di re tu, lan la lan de ri de. Los Brytanii i Wandei, choć okrutny, jak się okazuje, nie był daremny. Król powrócił, a katolicy, choć wcześniej przegrali, to jednak, jak się rzekło, ich cierpienie i walka i determinacja nie poszły na marne. Spowolniły niewątpliwie rewolucyjną machinę, a wielu zmusiły do innego myślenia o tym, czego dokonały rewolucyjne władze już wówczas. Kiedy zaś władzę przejął Napoleon, wiedział, że z oporem katolików sobie może nie poradzić. I chyba między innymi dlatego przywrócił wolność wyznania, wolność kultu, zawarł konkordat z papieżem. I tak rzec można, Wandea niejako trochę za grobem wygrała, a wiara przetrwała. Choć jeszcze Wandea wielokroć się razy podnosiła, ale to już inna historia. Padł dalej Józef, miał ten rym, La Falira Dondain,
alereckie chłopcy za mną w dym. La falira, dig don don, la falira don dain. Klękajcie za okopem tym, la falira don dain. Dopiero pokażemy im, la falira, dig don don, la falira don dain. Od Kartuzy za się szła, la falira, la falira, niebieskiej bandy ławą ćma, la falira, dig don don, la falira, la falira. Kadu dal rozkaz raczył dać, la falira don daina. Celtal, 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 psiamać! La falira, dig don don, la falira don daina. Na ten czas ich niebieskich trzew, la falira don daine. Gorąca popłynęła krew, la falira. Dig don don, la falira don daine. Kadu dal krzyk podał swój, la falira don daino. Cel pal i ogniem pluj, la falira. Dig don don, la falira don daino. Niech wiedzą z Alred i żeśmy la falira don daini. Nie więksi oni niż zimy, la falira, dig don don, la falira don daini. Z gran szampu czarno bluzy chów, la falira don dainu. Stawali dzielnie w zucha zuch, la falira. Dig don don, la falira don daino. Szuański zastęp odpór dał, la falira don daina. Z przyklęku zacnym ogniem ział, la falira. Dig don don, la falira don daina. Kadu dal Bogu chwałę dał, la falira don daina. Dla ciebie żyć i życie dać, la falira, dig don don, la falira don daina. Dziękujemy Państwu bardzo. Jacek Muzioł, Janek Kiernicki, Tomasz Dobrzański, Anna Śliwa i Jacek Kowalski. Dziękujemy Państwu. Będzie to Marsz Szułanów. Piosenka, która według zbieracza pieśni, tu zaznaczę, że po pierwsze wszystkie te pieśni, które Państwo słyszeliście i jeszcze więcej trochę, dzisiaj miało być już dostępnych na płycie. Płyta jest, ale niestety kilkaset kilometrów stąd. Jest też śpiewnik do tej płyty, który będzie razem z nią wkładany do książki, która też się pojawi niedługo. Płyta już, myślę, że za dwa dni będzie osiągalna w wydawnictwie
Dębogóra, dębogora.com, tu reklamuję naszą płytę, ale będzie też książka, w której opowiadam o powstaniu tych pieśni i o samym powstaniu. Otóż te pieśni dotarły do nas dzięki, między innymi dzięki księdzu Franciszkowi Kadikowi, XIX-wiecznemu zbieraczowi i XX-wiecznemu już dziennikarzowi, jednocześnie takiej postaci charyzmatycznej, który zebrał i opublikował to, co usłyszano na wioskach jeszcze w XIX wieku, jeszcze w wieku XX. Otóż ta pieśń była przez niego nazywana tak jakby marsylianką szułańską. W oryginale ma strasznie dużo zwrotek, kilkadziesiąt, i opowiada całą historię szułanerii w takim wycinku wielkiego epizodu walki na Kiberonie i wszystkiego tego, co było potem. My oczywiście zaśpiewamy tylko fragment. A jest to pieśń bojowa, która była później częściowo, no niekiedy zakazywana, jeszcze za dzieciństwa księdza Kadika. Mówił, kiedy powtarzano refren, bo tu się refren wielokroć powtarza, zwrotka się wielokroć powtarza, starzy ludzie mówili, cicho, cicho, bo może żandarmy gdzie słuchają. Taka to była piosenka. Marsz Bretończyków. Czyżeście Bretończycy bitwy aleckiej pomni? Hea! Czyżeście Bretończycy bitwy aleckiej pomni? Czyżeście Bretończycy bitwy aleckiej pomni? W roku 1795, hea! W roku 1795. Podeszły awangardy, podeszły dookoła, hea! Podeszły awangardy, podeszły dookoła, podeszły awangardy, podeszły dookoła. Kadudel stał na czele, Kadudel stał zawołał, hea! Kadudel stał na czele, Kadudel stał zawołał. Do boju moje dzieci, do boju hej szułani, hea! Do boju moje dzieci, do boju hej szułani, do boju moje dzieci, do boju hej szułani. Oczyścić Alred miasto z republikańskich drani, hea! Oczyścić Alred miasto z republikańskich drani. Daleko poza miasto pędzili te gagatki, hea! Daleko poza miasto pędzili te gagatki, daleko poza miasto pędzili te gagatki, pędzili poza miasto, pędzili za rogatki, hea! Pędzili poza miasto, pędzili za rogatki. Nazajutrz o poranku, nazajutrz hej obrzasku, hea! Nazajutrz o poranku, nazajutrz hej obrzasku, nazajutrz o poranku, nazajutrz hej obrzasku. Musieli rejterować, porzucić Alred miasto, hea! Musieli rejterować, porzucić Alred miasto. Przyjechał pan Wandeja, żeby mu poruczyli, hea! Przyjechał pan Wandeja, żeby mu poruczyli. Przyjechał pan Wandeja, żeby mu poruczyli, żeby mu poruczyli naczelny chów armii, hea! Żeby mu poruczyli naczelny chów armii. Kadudel hasło podał, Kadudel podał hasło, hea! Kadudel hasło podał, Kadudel podał hasło, Kadudel hasło podał, Kadudel podał hasło. Przebili się do Sarzo od kiberońskich piasków, hea! Przebili się do Sarzo od kiberońskich piasków. Tam popijają cydry, tam wina doskonałe, hea! Tam popijają cydry, tam wina doskonałe, tam popijają cydry, tam wina doskonałe. We winie umywają pokiberońskie żale, hea! We winie umywają pokiberońskie żale.
Szanowni Państwo, pragnę Państwa zaprosić też tutaj do ratusza w niedzielę 4 października na godzinę 19 na koncert włoskiego zespołu Sezione Aurea. Zespół przyjeżdża do nas z Włoch z programem Wenecja i Melancholia. Będą to utwory wczesnobarokowe kompozytorów włoskich związanych przede wszystkim z Wenecją. O 19.04 w ratuszu. Dziękuję.